Tym razem kilka słów o książce. Jak pokazuje tytuł, jest to niesamowita historia długopisu. Przewodnik po historii oraz cennik autorstwa Henry'ego Gostony, Stuarta Schneidera, wydana przez Schiffer Book for Collectors. Aktualnie do kupienia jeszcze można znaleźć nowe wydawnictwo, a także używane. Ja kupiłem używane, dostałem wczoraj, przeczytałem i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to niesamowita historia. Historia długopisu zaczyna się w roku 1888, kiedy John Loud opatentował przedmiot, który na końcu ma kuleczkę, po której tocząc się wypływa atrament i zostaje na papierze. Ta idea pozostała do dziś. Kolejny krok w produkcji długopisów to patent Laszlo Biro z roku 1943 i potem wszystko zaczęło się już lawinowo. Niejaki Milton Reynolds wywęszył ciekawy przedmiot, który widział u lotników angielskich i postanowił podbić rynek produkcją tych przedmiotów. Założył firmę i zaczął produkować długopisy w bardzo szybkim tempie. Wyrzucił ich na rynek duże ilości. Lata 45-49 to był właśnie okres największej ekspansji długopisu. Pojawiły się setki firm, które jednocześnie rzuciły na rynek ten sam produkt. Natomiast produkt Reynoldsa, który rozumiał ideę marketingu i reklamy, zdominował wszystkich i po prostu zalał rynek produktami reklamowanymi jako niezawodne, co jednak okazało się nieprawdą i po gigantycznych wzrostach sprzedaży ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że to jednak jest produkt kiepski, który się psuje, źle pisze, atrament nie ścieka, rozmazuje się i w ogóle jest to nieporozumienie. Sprzedaż dramatycznie spadała, firmy bankrutowały, między innymi Wall Eversharp potknął się na produkcji długopisów. Tak więc koniec lat 40. to upadek sprzedaży produkcji długopisów ze względu na kiepską jakość. W 1949 roku, kiedy wszystko w produkcji długopisów się zawaliło, ludzie się odwrócili od tego produktu, pojawił się nowy gracz, Patrick Frawley, który założył firmę Papermate Company, wyprodukował nowy projekt. Po raz pierwszy pojawił się długopis, który miał przycisk z góry. Był obły w kształcie, taki streamline, jak można było powiedzieć, biorąc na model parkerowskie pióra, ciut wcześniej produkowane. Włożył dużo pieniędzy w reklamę, między innymi angażując gwiazdy hollywoodzkie. I okazało się, że wystarczyło poprawić trochę przepływ atramentu i produkt znowu trafił na rynek. Początek lat 50. to znowu wzrost sprzedaży długopisów, tym razem już lepszej jakości. W roku 1954 na arenę wkracza Parker. Widząc, że kiepska jakość produktów wykluczy je sama z rynku, sam ukryciu pracował nad własnym projektem i w roku 1954 zaprezentował światu Jotera. Długopis, który produkowany jest do tej pory, który reklamowany był i naprawdę pisał 6 razy dłużej niż inne długopisy. Znacznie lepiej, nie wyciekał. Prosta konstrukcja, metalowa część górna i plastikowa, wtedy nylonowa w pierwszym roku produkcji część korpusu w różnych kolorach.
bardzo zbliżona wyglądem do produktu pierwszego firmy Papermate. Także Parker wkracza na scenę z Jotterem w roku 1954 i ustanawia standard w długopisach. Do tej pory wszystkie będą porównywane z Jotterem. Sprzedaż Jottera to po prostu miliony. No i tak z grubsza dobrnęliśmy do czasów współczesnych. Książka potem omawia wszystkie manufaktury, które produkowały długopisy w okresach boomu, czyli lat 44-49, z których tak naprawdę przetrwały jedna czy dwie, w tym Parker. A druga część książki to katalog długopisów, kilkaset modeli opisanych, datowanych oraz wycenionych. Wartość tutaj na przykład mamy 10-15 dolarów, 20-30, także część druga to przewodnik po produkcji do lat 80., pokazujący no nie tylko pióra, bo i także reklamy z tamtych czasów. Bardzo interesująca pozycja, pozwalająca zapoznać się z czymś, co codziennie wszyscy mamy pewnie w ręce, poza piórami, ale czego historia nie jest tak dobrze znana, jak historia piór wiecznych. Ta pozycja jest jedną z nielicznych, tak obszernych, która prezentuje historię długopisu, modele, różne ciekawostki związane z długopisami oraz tutaj właśnie pierwsze produkty Reynoldsa, które codziennie nam towarzyszą i które mają za sobą ciekawą, aczkolwiek prawie nieznaną nam historię. Jeśli ktoś jest zainteresowany długopisami i w ogóle materiałami służącymi do pisania, jest to książka, którą powinien mieć i przeczytać. Dziękuję za uwagę.